Patrzcie, co sobie kupiłem. Gumniaczki! Kurwa, gumniaczki! Co ty robisz? Powiedz co, dalej buciki, kurwa, po 500, 600 zł, 1000. Nawet mi was nie żal, patrzcie, 30 zł, kurwa, cebulionów polskich. Gumniaczki! No kurde, palnąłem tak z głupoty, że 5 dygiej dam, jak przez całą galerię handlową przejdzie w gumniaczkach. No ja przejdę. Sprawy. Nie, no 5 dych to trochę dużo. Zdejmuj. Nie. Gumiaki. No idź. Ja pierdolę, jaki wstyd. Idę 10 metrów od niej, żeby mnie nie wiązali z nią. Więc tak, kiedy o 18 idziesz do sklepu, ale o 19 musisz gnój przerzucić u ojca na wsi. Co? Co robimy? No ty sprzątasz mieszkanie. Co? Mieszkanie sprzątasz. Bo? Bo tak, bo jesteś kobietą. Ej. Pamiętajcie, że po mieście poruszamy się zawsze z przepisową prędkością. Trzeba dawać dobry przykład. Wiem, że mnie tutaj obserwuje dużo osób na Instagramie, dlatego... Kurwa, kobieta. Nic się pani nie stało? Co? Jaką kurwa karetkę zielone miałem, nara. No, nie ma źle. Tak. W skali skrzypienia plastików, tak, jeden mega zachar, no. Ambasada ukraińska. Teraz na świecie jest taka moda na eko, wiecie, kawa w swoim kubku, zakupy w swojej siatce. No, nie jest nic w tym złego, dlatego ja też postanowiłem, że pójdę za tą modą i dlatego ja zamiast teraz swojej siatki do sklepu, to będę po prostu przynosił swoją miednicę. Panom to się chyba nie pali do roboty. No co, poza terenem zabudowanym można. Kurde no. Piechu. Muszę na czepę iść podpiąć. Nogi zwinąć. Korbę mam od strony siatki, a ty będziesz... Może mnie nie usłyszy. Kurwa! Jezus! Ciekawe, co przez krobę. Jeju, moje kochanie. Kurde, pomachałbym jej, ale no muszę trzymać kierownicę. Polecam. Pasta mi spadła. Ja mi się nie chce wychodzić. Buciki nawet tu położyłem, żeby wodą nie zmoczyć, no. A co to, kto to? Gnojek. No i gitarka. Szanuję takie stacje, gdzie można wodę uzupełnić. Będą zapasy na Hiszpanię. Tylko wkurwia trochę, że trzeba to klikać ciągle. On off. Kurwa! Słyszałem wiele legend na temat wywieszonego ręcznika przez okno. Że to jest przywoływanie przez mężczyznę, innego mężczyzny na akt seksualny. No... Prawdę mówiąc, w ten sposób kierowcy po prostu suszą ręczniki po prysznicu. No ale mając na uwadze, że jesteśmy we Francji i jest niska temperatura, to zastanawiam się, czy on faktycznie po prostu nie szuka kogoś na Ruchańsko. Dobra, jebać jego Ruchańsko. Idę po browara na stację, bo tak przy weekendzie, o suchym pysku, to bym się kierowcą nie nazywał. Wy skurwysyny francuskie, alkoholu nie ma na stacji, kurwa, nie ma tu browarów. Zapomniałem, kurwa, w których krajach browarów nie ma i we Francji nie ma. Mówiłem na Jaguarę jechać, kurwa. To nie. Kurwa, orężatkę zakupiłem. Kurwa. Dawajcie mi alkohol, wy kurwy. Się poddaliście z II wojny światowej. Biała flaga, to się poddajecie, kurwa, w życiu w alkoholizmie. Jebnie basem!
Jak pacha tirowca, uuu!